spędzamy na prezentacji najnowszej kolekcji marki La Magna. Te wydarzenia są zazwyczaj organizowane z bardzo dużym rozmachem, dlatego jestem przekonana, że na tym czerwonym dywanie dzisiaj pojawi się masa gwiazd. Wchodzimy. Dawno was nie było na czerwonych dywanach. Dlaczego La Magna? Nie wiem, ale był jakiś pokaz ostatnio? A coś tam się działo. Nie wiem, nie dostaliśmy zaproszenia chyba. Aniu, nie często bywasz u nas na czerwonych dywanach. Co cię tutaj przywiodło? Znaczy raz, że mnie przywiozło, wiadomo, że ta impreza, prawda? Czyli wspaniała w ogóle collection Altezura i Jona Przytakiewicz, całe takie combination. Dzisiejsza kreacja to? La Magna. Oczywiście, no ale naprawdę. No, La Magna specjalnie dla mnie zaprojektowana. Wiesz, ja przyleciałam do Warszawy 3 godziny temu, więc zdążyłam wziąć tylko prysznic, związać włosy w płuca, nałożyć sukienkę i jestem. Ja przyjaźnię się z Joanną od lat. Zaczęłam od La Magna i później poznałam Joannę i nie wyobrażam sobie, żeby kampania prezydencka powodowała to, żeby przyjaźń zawiesić na kołku i nie być w dniu ważnym dla przyjaciółki na takiej uroczystości, na takim evencie. Czyli ja rozumiem, że dzisiejsza kreacja nie może być niczyja inna jak tylko La Magna. Tak. To była autentycznie atmosfera Studia 54 w Nowym Jorku, czyli rzeczy, które są takie cool, takie, które można nosić od rana do nocy, ale jednocześnie można się w nich genialnie bawić. Stąd pomysł na party. Powiedziałam, że jestem przekonana, że na dzisiejszym czerwonym dywanie pojawi się masa gwiazd, ale to, że pojawią się trzy topowe modelki światowego formatu, tego się nie spodziewałam, a to, że pojawi się kandydatka na prezydenta, tego to już na pewno. Dlatego w lekkim szoku wracam do domu. Do zobaczenia.